Dlaczego ciągle jeżdżę na kółkach Evenlight? Krótko na temat, dlaczego jeszcze ciągle jeżdżę na kółkach Evenlight, które dostałem do testów. A śmigam na nich dlatego, że po pierwsze są bardzo fajne, a po drugie Lemon Bike, ekipa Lemon Bike powiedziała, że mogę ich używać, dopóki nie poskładają tych, które u nich zamówiłem, a zamówiłem u nich piękne kółka bzdętkowe. Moje kółka bzdętkowe niedługo do mnie przyjadą, a do tego czasu te testówki jeszcze zostają, więc na nich śmigam. I po dłuższym okresie użytkowania naprawdę wszystko jest tip-top. Może poza klockami, które bym wymienił, do moich bzdętek wsadzę najprawdopodobniej klocki DT Swiss. Klocki DT Swiss nie są tanie, ale podobno robią robotę, więc może pokuszę się o taki upgrade. I co? I jest fajnie. Czołem! Dzisiaj kilka słów na temat tego, jak dbać o nasze zęby. Jak dbać o nasze zęby, w szczególności w przypadku sportów wytrzymałościowych. Ktoś kilka dni temu napisał, że podobno u sportowców wytrzymałościowych statystyka, jeżeli chodzi o stan uzębienia, jest naprawdę kiepska. I dzieje się to rzekomo z tego powodu, że sportowcy wytrzymałościowi podczas długich treningów jedzą, wiadomo, dużo węglowodanów, często przetworzonych, w sensie jakichś słodkich napojów. Napojów? Czy napoi? Napojów. Słodkich napojów, żeli i tak dalej. I ponieważ bywają często lekko odwodnieni, albo bardziej odwodnieni, cały ten cukier w jamie ustnej powoduje erozję szkliwa, powoduje psucie się zębów, szczególnie w długim okresie takiego postępowania z naszym uzębieniem. Więc to, co bardzo polecam, co zawsze bardzo polecam, to jest zawsze pełny bidon. Ogólnie tutaj bidon, bidony. Ja mam zawsze dwa bidony i najczęściej w jednym i w drugim mam czystą wodę. I naprawdę po każdym jedzeniu, nie tylko podczas treningu, ale również tak na co dzień, warto przepłukiwać jamę ustną dużą ilością wody. Więc prawidłowe nawodnienie i płukanie jamy ustnej podczas picia wody to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny aspekt, szczególnie podczas treningu, i powinniśmy się tego pilnować. Więc jemy batona, jemy banana, jemy żela, przepłukujmy później jamę ustną wodą i dbajmy o to, żebyśmy mieli zapas tej wody. I tak samo, jeżeli w tym bidonie mam słodki izotonik czy jakiś słodki napój, to w tym bidonie zawsze mam czystą wodę do przepłukiwania jamy ustnej. Jest to bardzo, bardzo ważne. Więc pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu, pamiętajmy o przepłukiwaniu jamy ustnej po jedzeniu czegokolwiek podczas treningu, ale nie tylko podczas treningu. No, druga sprawa to używanie nitek dentystycznych. Bardzo polecam nitki dentystyczne, bo najwięcej problemów zaczyna się w przestrzeniach między zębami, a nie na zębach. Dlatego, że w przestrzeniach między zębami najczęściej wciskają się jakieś resztki jedzenia i stamtąd tam właśnie zaczynają się problemy. I większość problemów, które miałem z zębami jeszcze za czasów gdzieś tam liceum, była spowodowana właśnie tym, że w przestrzeniach między zębami zaczęły powstawać jakieś przebarwienia, jakieś drobne dziury. Trafiłem na bardzo dobrego dentystę, który rozprawił się z tymi moimi przestrzeniami międzyzębowymi i polecił mi stosowanie nitek dentystycznych. Od tamtego czasu naprawdę nitkuję, używam nitek i nie mam żadnych problemów. Mam eleganckie zęby i hej, i bardzo polecam nitki dentystyczne. Jeżeli chodzi o szczotkowanie, to okej, szczotkujmy oczywiście, natomiast nie polecam szczotkować mocno, dlatego że łatwo możemy sobie z czasem odsłonić szyjki zębowe, a to będzie nas wtedy bolało
i będzie nieprzyjemne po prostu. I jeżeli bierzemy się za szczotkowanie, to też jeżeli piliśmy jakiś sok, albo piliśmy wino, albo piliśmy kolę, to pamiętajmy, żeby odczekać te 30 minut, dlatego że właśnie kola w szczególności, to czuć później po wypiciu coli, powoduje znowu proces erozji szkliwa. Szkliwo jest miękkie i jeżeli zaczniemy szczotkować wcześniej niż te 30 minut po wypiciu takiego napoju, to będziemy sobie po prostu bardziej szkodzili niż pomagali. Więc jeżeli pijemy sok, jeżeli pijemy kolę, jeżeli pijemy wino, przepłuczmy jamę ustną wodą, znowu czystą wodą, odczekajmy 30 minut i dopiero szczotkujmy. Tak radzi dr Greger zresztą. Więc hej, to jest naprawdę proste i nasze zęby będą eleganckie. Dzięki za oglądanie. Czołem.